Narzędzi formatowania tekstu w WordPressie nie ma zbyt dużo, ale my możemy rozszerzać tą paletę o dodatkowe narzędzia korzystając z zewnętrznych pluginów, jednakże w tym kursie skupiamy się na tym, co oferuje nam WordPress. Ja zacznę może od przeniesienia tego wpisu do kosza oraz dodam nowy i zatytułuję go narzędzia formatowania i to będzie wpis, który będę sobie chciał opublikować. Na razie jednak zapiszę go jako szkic. I dodam może jeszcze słowo WordPressa. A następnie wkleję sobie z notatnika przykładowy tekst. Także wklejając tekst z notatnika, mam pewność, że usuwam również dodatkowe formatowanie, które byłoby powiązane z tym tekstem. Dobrze? I skorzystam z Ctrl V. I zapisz skórz. Mam do czynienia tutaj z tekstem, który chciałbym sformatować za pomocą poszczególnych narzędzi, które znajdują się na tej belce. Jednakże zacznę od znacznika czytaj dalej, który znajduje się w tym miejscu, czyli druga ikona od prawej. Wstawiam kursor w tym miejscu, klikam na tej ikonce i pojawia się element wizualny, który sugeruje mi, że w tym miejscu pojawi się przycisk czytaj dalej. Po jego kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony do treści naszego wpisu. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak wygląda ten znacznik po stronie kodu, to przechodzimy do trybu tekstowego, i znacznik znajduje się w tym miejscu. I z poziomu tego trybu możemy również bardzo łatwo usuwać tego typu znaczniki, jeżeli będziemy mieli jakieś problemy z trybem wizualnym. Po prostu przechodzimy do tekstowego, szukamy znacznika i go usuwamy. A ja skorzystam z Ctrl Z. I tak, pierwsza pozycja na liście to po prostu przypisywanie konkretnych stylów. Do naszego tekstu. Mam tutaj do czynienia z kilkoma stylami, które są również powiązane z motywem. A te style to głównie akapit, tekst preformatowany oraz sześć nagłówków. Ja sobie zaznaczę ten tekst i skorzystam z tekstu preformatowanego. OK. I przejdźmy do trybu tekstowego. I w tym przypadku widzimy, że tekst został zamknięty w znaczniku pre. Znacznik otwierający i zamykający. Następnie mamy do czynienia z pogrubieniem, z pochyleniem, lista nieuporządkowana oraz lista uporządkowana. I przejdźmy może do trybu tekstowego. I tak, pogrubienie zostało zawarte w znaczniku strąg, pochylenie w znaczniku m. Następnie mamy listę nieuporządkowaną, czyli ul, otwierające, zamykające oraz element listy. LI, LI i lista uporządkowana, czyli OL. Otwierający, zamykający znacznik. I element listy LI, LI. Następne style formatowania to cytat. Wyrównanie do lewej. Wyśrodkowanie. I do prawej. I przejdźmy do trybu tekstowego i zobaczmy, jakie znaczniki są powiązane z tymi narzędziami. Także cytat jest zamknięty w znaczniku Black Quote. A w przypadku wyrównania, dodawany jest styl do paragrafu. Z atrybutem lewo, centrum i do prawej. Zobaczmy teraz, dodawanie linków, czyli zaznaczamy jakiś fragment, klikamy na tym przycisku, i mogę tutaj wprowadzić sobie adres mojej strony oraz zatwierdzić. Ok, a jeżeli chcemy usunąć link, to po prostu zaznaczamy ten tekst i korzystamy z tej ikonki. Dobrze, a ja skorzystam z Ctrl Z i zajrzyjmy do trybu tekstowego i nasz link zamknięty jest w znaczniku A. Przedostatnią ikonkę już znamy, czyli znacznik czytaj dalej, a my teraz korzystajmy z tej ikonki i dzięki temu uzyskujemy dostęp do drugiego rzędu dodatkowych narzędzi formatujących. I tak, znajdziemy tutaj przekreślenie, wstawianie poziomej linii, także wstawiam kursor w tym miejscu i klikam na ikonce oraz kolor tekstu. Powiedzmy coś Takiego. I przejdźmy do trybu tekstowego. W przypadku przekreślenia mam do czynienia ze znacznikiem DEL, w przypadku poziomej linii ze samozamykającym się znacznikiem HR. A w przypadku koloru tekstu mamy do czynienia ze znacznikiem SPAN oraz styl kolor i wartość koloru. Następne narzędzie, które znajduje się pod ikoną z literą T, pozwala nam usuwać dodatkowe formatowanie podczas wklejania tekstu z edytora tekstowego. Do naszego edytora WordPressa i tym będziemy zajmować się dosyć dokładnie w osobnej lekcji. A kolejna ikonka to po prostu gumka, która pozwala nam usuwać formatowanie. Przykładowo, ja dodam pogrubienie w tym miejscu, jeszcze pochylenie oraz przekreślenie chciałem dodać. OK. Zaznaczam i korzystam z gumki, i tym samym usuwam formatowanie w odniesieniu do mojego zaznaczenia. I kolejny element to dodawanie znaku specjalnego. Klikamy i tym samym uzyskujemy wgląd w listę znaków specjalnych, i możemy wstawić jakiś znak specjalny, przejść do trybu tekstowego i mamy znak specjalny. Przechodzimy do ostatnich narzędzi edytora wizualnego i dwie kolejne ikonki to zmniejsz i zwiększ wcięcie. Także zwiększę wcięcie. A tutaj oczywiście, aby zmniejszyć, musimy wcześniej zwiększyć wcięcie. Dobrze, i dwie ostatnie ikonki to cofnij operację, czyli CTRL-Z i ponów operację, czyli CTRL-Y. A ja przejdę do trybu tekstowego i zobaczmy w jaki sposób wcięcie zostało wygenerowane. I w tym przypadku do znacznika, który oznacza paragraf, został dodany styl, padding, left i 120 pikseli oraz 180 pikseli. Także każde naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie bądź zmniejszenie wcięcia o 30 pikseli. I ostatni przycisk na liście to skróty klawiszowe, i do tych skrótów jeszcze będziemy wracali. A ja proponuję teraz przejść do trybu tekstowego. Wykorzystując ten tryb, możemy oczywiście wprowadzać treść do naszego wpisu, jednakże nie jest to najwygodniejszy sposób. Ale wykorzystując ten tryb, możemy bardzo szybko zidentyfikować problemy, które są związane z formatowaniem a których nie zidentyfikujemy po stronie wizualnej. Tutaj po prostu musimy odnaleźć właściwy fragment i sprawdzić, jakie znaczniki tam się kręcą, czy coś nie powoduje konfliktu lub też innych problemów. Za pomocą tego trybu też o wiele lepiej kontrolować relacje pomiędzy tekstem a obrazkiem. Czasami te relacje są troszeczkę zagmatwane w edytorze wizualnym, a tutaj mamy po prostu wszystko jak na dłoni. Po prostu zaznaczamy dany fragment, kopiujemy i wklejamy go w innym miejscu. I my również możemy tutaj wprowadzać jakieś podstawowe znaczniki korzystając z tej listy, która znajduje się powyżej. I po kolei są to znaczniki związane z pogrubieniem, pochyleniem, wstawianie adresu internetowego, następnie cytat, tekst usunięty, tekst wstawiony, wstawianie obrazka, lista nieuporządkowana, uporządkowana, element listy, tekst preformatowany oraz znacznik więcej. A jeśli ktoś nie miał wcześniej do czynienia z HTML-em i chciałby rozpocząć naukę tego języka, to jest to doskonałe miejsce do tego, aby przynajmniej zobaczyć, w jaki sposób znaczniki formatują tekst. Jeżeli przykładowo chcielibyśmy utworzyć jakąś listę, to niezależnie od tego, czy będzie to lista uporządkowana, czy też nieuporządkowana, element tej listy musimy zamknąć w znaczniku li, czyli element listy. Ja zaznaczę ponów, li, zaznaczę całość i dopiero teraz ul. I to samo zrobię w odniesieniu do słowacowni. Li. Zaznaczę całość OL. I tym samym uzyskujemy elementy listy uporządkowanej i nieuporządkowanej. No dobrze, do niektórych tych narzędzi będziemy jeszcze powracać, przykładowo takie jest w odniesieniu do wstawiania linków czy też obrazków, a w kolejnej lekcji chciałbym zająć się blokiem Opublikuj. Na razie zapiszę szkic i spotkamy się w kolejnej lekcji.